W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pana z wami. Moi drodzy, na początku tej mszy świętej, cały naszej uroczystości, tego wielkiego święta w naszej parafii i gminie, pragnę wszystkich serdecznie powitać. Przenosimy dzisiaj do kościoła owoce ziemi i pracy rąk ludzkich, te dary, które Pan Bóg nam daje, które zostały wypracowane naszymi rękami. Przynosimy je jako symbol całej naszej pracy, wysiłku i można powiedzieć, że chcemy je złożyć na ołtarzu, bo w czasie każdej mszy świętej składamy na ołtarzu chleb i wino, które są owocami ziemi i pracy rąk ludzkich. I dziękujemy Panu Bogu. Jest taki moment w czasie mszy świętej, taka chwila, gdy dziękujemy Panu Bogu za owoce ziemi i pracy człowieka. Dzisiaj w sposób szczególny chcemy dziękować za to, co od Pana Boga otrzymujemy. Dziękować za tych, którzy pracują na roli, którzy pracują na codzienny chleb. I chcemy także nasz wysiłek, naszą pracę, gdziekolwiek pracujemy, czymkolwiek się zajmujemy, złożyć dzisiaj na ołtarzu jako dziękczynienie Panu Bogu i prosimy o błogosławieństwo, by zachował nasze plony, by strzegł tego, o co się troszczymy, by w naszym życiu, w naszej ojczyźnie, w każdym domu nigdy nie brakło codziennego chleba. Na początku przeprośmy za wszystkie nasze grzechy, byśmy mogli godnie w tej Eucharystii uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam, myślą mogą uczynkiem zaniedbania. Moja wina, bardzo wielka wina. Przed obłagania Święcią Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. O, niech zmiłuje się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości,
nasz Boże, składamy Tobie dziękczynienie za plony, które ziemia wydała dla naszego dobra i za działanie Twojej opatrzności. Sprawa, by na glebie naszych serc dojrzewały owoce sprawiedliwości i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w wielości Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Joela. Nie lękaj się, ziemio. Raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy uczyni Pan. Nie lękajcie się, wolne zwierzęta, bo zielenią pokryło się pastwisko na stepie, bo drzewa znów rodzą owoce, drzewów figowej i trzewiny plon przynoszą. I wy się weselcie, synowie Syjonu, radujcie się w Panu Bogu waszym, bo dał wam według sprawiedliwości deszcz jesienny i deszcz wiosenny, który wylał na was obficie, jak przedtem. I będą chlebiska napełnione zbożem, a tłocznie moszczem i oliwą będą podpływały. Wówczas naprawdę będziecie się mogli najeść do sytości i chwalić będziecie imię Pana, Boga waszego, który uczynił wam dziwne rzeczy, a lud mój nigdy nie będzie pohańbiony. I poznacie, że wśród Izraela ja jestem, że jestem Pan, Bóg wasz, a nie ma innego. Lud mój nie zazna więcej zawstydzenia. Oto Słowo Boże. Siebie samych przeszli wielu boleściami. Ty
natomiast, o Człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Bogatym w tym świecie nakazuj, by nie wyniosli, nie pokładali na ziemi niepewnym bogactwa, lecz Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania, niech czynią dobrze, pokazują się w dobre czyny, niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie. Oto Słowo Boże. Żniwne dary zawdzięczamy ludziom,
szczególnie rolnikom, ogrodnikom i tym wszystkim, którzy pracują na roli. Dzięki ich trudowi, ciężkiej pracy zawdzięczamy to, że mamy codzienny chleb. Mamy chleb, warzywa, owoce i kwiaty. Pan Jezus w przypowieściach ukazuje nam często Boga Ojca jako tego, który uprawia. Sam o sobie powiedział, ja jestem winnym krzewem, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Czyli Ojciec Bóg jest ogrodnikiem, jest rolnikiem. A skoro Bóg jest tym, który uprawia ziemię, to człowiek pomaga Panu Bogu w tym wielkim dziele przekształcenia troski o codzienny chleb. Człowiek pracujący na roli jest blisko Pana Boga. Jest to pierwotny, naturalny porządek rzeczy zamierzony przez Pana Boga na początku stworzenia. Bo Pan Bóg stworzył świat. I jak czytamy w Księdze Rodzaju, zasadził ogród i dał człowiekowi, by człowiek czynił sobie ziemię poddaną, by czerpał z jej owoców, by ta ziemia przynosiła mu plony. I praca na roli, uprawa ziemi jest pierwotnym zadaniem zleconym człowiekowi przez Pana Boga. Człowiek ma czynić sobie ziemię poddaną i można powiedzieć, że w ten sposób człowiek jest kontynuatorem dzieła Boga, dzieła stworzenia. Otrzymał ziemię od Boga i ma tę ziemię uprawiać, troszczyć się, by przynosiła mu pożywienie. I dalej, gdy wczytujemy się w Pismo Święte, to widzimy, że w przypowieściach Pan Jezus często posługiwał się obrazem pracy na roli. Mówił o ziarnie rzuconym w ziemię, tak jak to przed chwilą słyszeliśmy, którego los jest różny i nie każde ziarno zejdzie. Mówił o ziarnie przynoszącym różny plon, mówił o chwaście zasianym przez złego człowieka, mówił o żniwach na końcu świata, budowie spichlerza przez tego, któremu dobrze się powodziło, któremu podło wrodziło. I w tym nauczaniu ukazywał, że serce człowieka jest taką Bożą rolą, która może przynosić różny plon. I gdy dziękujemy Panu Bogu dzisiaj bardziej za plony, to warto zapytać samych siebie, jaki my przynosimy plon. Jaki plon jest w naszych sercach? Czy przynosimy plon dobrych uczynków, stokrotny czy trzydziestokrotny? A może nasze serce zarosło chwastami i zaruszyło to, co dobre? A może ktoś myśli tylko o gromadzeniu, o spichlerzach, a nie o bogatym sercu przed Panem Bogiem? Dzisiaj trudno jest pracować na roli, zwłaszcza w naszym środowisku małych gospodarstw. Ta praca rzadko kiedy jest opłacalna i często, czy właśnie nigdy, poza wyjątkami, nie pozwala na utrzymanie rodziny. Co gorzej, nasze pola zamieniają się w podłogi porośnięte krzewami, a czasem stają się lasami. W Izdebniku przed 100 laty, jak widać na starych wilanówkach, wszystkie pola były zadbane, zasiane, uprawiane. Na wzgórzach i pagórkach są tylko sporadycznie widoczne drzewa, a dzisiaj widok jest całkowicie odmienny. Ziemia leży odłogiem i nie przynosi plonu. To pewnie różne na to przyczyny się składają. I trzeba w tej sytuacji powiedzieć chwała tym, którzy kochają pracę na roli, bo oni są dzisiaj niejednokrotnie pasjonatami. Czynią to nie dla zysku, ale dla satysfakcji. Chcą, żeby ziemia służyła zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jako plon przynosząca. Dzisiaj dziękujemy wszystkim pracującym na roli, wszystkim troszczącym się o codzienny chleb. To jest nasze dziękczynienie Bogu i ludziom. Czynimy to w czasie tej mszy świętej, ale warto, żeby każdy z nas uświadamiał sobie, że przychodzi do kościoła, do świątyni, najczęściej w niedzielę, po trudach całego tygodnia i na początku nowego tygodnia, kiedy chcemy prosić o Boże błogosławieństwo, to w czasie każdej mszy świętej dziękujemy Panu Bogu za Jego opiekę nad światem, za to, że daje nam chleb i wino. To dzieje się w każdej mszy świętej, kiedy kapłan, unosząc hostię, wypowiada słowa modlitwy: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.
z tym dziękczynieniem, podziękowaniem dla Boga, dziękczynieniem, podziękowaniem dla ludzi pracujących na roli, składamy także dzisiaj tutaj w świątyni naszą pracę, bo przecież nie wszyscy pracujemy na roli. Składamy nasz wysiłek, trud, pot, tam to wszystko, czym żyjemy na co dzień, całą naszą pracę i wysiłek. Bo przecież dożynki w takim szerszym znaczeniu to radość wszystkich pracujących, troszczących się o codzienny byt. Dziękujemy więc dzisiaj za pracę, dziękujemy za owoce naszej pracy, dziękujemy za to, że możemy realizować zadanie, jakie Bóg dał człowiekowi. W ten sposób człowiek, wykonując Boże polecenie, to czyńcie sobie ziemię poddaną, zapewnia utrzymanie dla siebie i rodziny. Papież Franciszek w opublikowanym niedawno książkowym wywiadzie, mówiąc o pracy, wskazuje jeszcze na coś więcej, na dramat, który dokonuje się dzisiaj w Polsce i pewnie w wielu krajach i w Argentynie, stąd pochodzi. Powiedział, że owocem pracy są nie tylko środki na utrzymanie siebie i rodziny, ale także poczucie własnej godności. Jeżeli człowiek nie pracuje, mówi papież, to nie ma poczucia własnej godności. Poczucie tej godności słabe. I mówił dalej, że takiego poczucia godności nie dają dziedziczone dobra, wychowanie czy wykształcenie. To praca. Radość pracy, tworzenia i owoców daje człowiekowi godność. I ważne jest, żeby powstawały nowe miejsca pracy, aby ci, którzy chcą pracować, nie musieli wyjeżdżać za chlebem za granicę. I trzeba, abyśmy dzisiaj, w tym dniu radosnym, w tym naszym świętowaniu i spotkaniu przy ołtarzu, pamiętali i modlili się także za tych, którym nie po drodze ze świętowaniem, bo pracy nie mają, a chcą pracować. Im jest bardzo ciężko, bo trudno o codzienny chleb. Z niepokojem spoglądają w przyszłość, myślą może o wyjeździe za granicę, no a wtedy następne problemy, bo rozbicie rodziny, rozłąka i jeden problem rodzi następny. Ci, którzy tej pracy nie mają, a chcą pracować, osłabiają swoją godność, ale też często tracą poczucie wspólnoty, bo skoro tej wspólnocie, w której są, w środowisku, w państwie, w narodzie, tam, gdzie żyją, nie mogą znaleźć pracy, to w jaki sposób są z tej wspólnoty wykluczeni. I te więzi ze wspólnotą ulegają rozluźnieniu. I trzeba wtedy, i trudno wtedy jest mówić o odpowiedzialności, o patriotyzmie, jeżeli nie mamy pracy, tego podstawowego daru, który każdy powinien otrzymać, jeśli tylko chce pracować. Dożynki to podziękowanie za pracę, wdzięczność wobec pracujących na roli, wszystkich pracujących, na społeczeństwa. Składamy owoce tej pracy na ołtarzu, symbolicznie wyrażają to nasze dziękczynienie przyniesione, wieńce dożynkowe, kwiaty. Przynosimy też chleb, nasz podstawowy, codzienny pokarm. To jest wymowny znak, bo oznacza ten chleb owoc wszelkiej ludzkiej pracy. Przecież mówimy, że na chleb trzeba pracować, że chleb to codzienny pokarm. Do tych owoców pracy mają prawo wszyscy, którzy pracują i tak jak podkreślam dzisiaj, wszyscy ci, którzy pracy nie mają, a chcą pracować, którzy mają ochotne ręce, a pracy dla nich brak. Do chleba mają prawo wszyscy ludzie. Chleba nigdy nie powinno braknąć. Pan Jezus, ucząc nas tej najwspanialszej modlitwy Ojcze Nasz, mówił, użył określenia chleba naszego, a więc chleb zawsze jest nasz. Nie można powiedzieć chlebu. To byłoby niewłaściwe przeznaczenie chleba. I jest konieczność dzielenia się chlebem. Dzielenia się tym, co mam. Dostrzegania tych, którzy obok nas są, mają szlachetne pragnienia, a jest im ciężko. O tym pamiętajmy, tej naszej codzienności, a ci, którzy są za odpowiedzialni za szersze kręgi społeczne, za społeczeństwo, powinni jako podstawową sprawę przedkładać troskę o miejsca pracy.
Dziękujemy Panu, dziękując Panu Bogu, módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na roli, zawodników i módlmy się o pracę w naszej ojczyźnie i módlmy się o to, aby owoce tej pracy, aby chleb był sprawiedliwie dzielony, by nigdy nikomu tego chleba nie brakło, by każdy mógł być nasycony i nikt nie cierpiał głodu. Amen. Teraz zawsze się naszej uroczystości i będzie poświęcenie wieńców pożegnowych, kwiatów, tyka, które tutaj dzisiaj przynieśliśmy i wyrażają owoce wszelkiej naszej pracy. Z wdzięcznością przynosimy do świątyni owoce ziemi naszej pracy w polu i w ogrodach. Prośmy Boga, aby je błogosławił i nagrodził trud pracujących. Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego przynosić do kapłanów owoce ziemi i stąpy zebranego zboża. Przyjmij dziękczynienie za tegoroczne plony i pobłogosław przyniesione mu dary, nowe wieńce, żniwne, owoce, warzywa, kwiaty. Spraw Panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli, a nas naucz się dzielić Twoim darami z każdym, kto będzie niedostatku. A po doczesnym życiu niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maria najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Abyśmy przynosili owoce trwające na życie wieczne
przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. Zmartwychwstając dał nam wieku iste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami oraz ze wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi i wołając. Wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem,
naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zastali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twoich światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkim i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.